Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Odyssey. Słuchajcie, nieco zmieniłem plany. A mianowicie na początek zamiast Megary robimy sobie polowanie na kozy. O proszę. Pierwsza koza zabita z tego co widzę i od razu mamy to co potrzebujemy zdobyte, mianowicie fragment oka cyklopa, czyli to jest to. To wsadziliśmy w tyłek w pewnej kustce, kiedy wykonywaliśmy wątek główny, oczywiście na terenie Kefalonii. Mianowicie to jest ta błyskotka cyklopa. Tak czy tak, słuchajcie, teraz przejdziemy tutaj na Megarę. I przy okazji pytanie do was, przyznajcie się tak nauczciwie bez bicia, czy wiedzieliście, że możecie ten przedmiot odzyskać, czy spisaliście go na straty? Komentarze są wasze. A my ruszamy na dokończenie właśnie Megary. I mam nadzieję, że zdobędziemy jeszcze jakieś strzały, ponieważ przydałoby się. Wiem, że można mieć później fajnie zwiększoną ilość strzał w kołczeniu, nawet do 60-70, i nie powiem, że będzie to dla mnie jeden z najważniejszych priorytetów. Będę chciał sobie tą ilość strzał zwiększyć i przy okazji ogarnąć sposób taki, w który będę mógł stosunkowo często, gęsto korzystać z tych strzał. Dobra, znaczek ustawiłem gdzie? W tym kierunku, więc tam przejdziemy. To myślę, że mieszkańcy Megary mnie zapamiętali już bardzo dobrze, ponieważ jakby nie było, trochę gdyby tu jednak i w odcinku poprzednim napsuliśmy. Ale szczerze powiedziawszy, to mnie to ani trochę nie martwi. Po prostu no, musieliśmy zdobyć coś interesującego, a że świetnie było to możliwe w sposób pokojowy, no to poszło jak poszło. Aha, tu jest więzień i tu jest spalenie. Plus kapitan oczywiście, nic nowego. To co? O! Witam i żegnam zarazem. Że to był kapitan, naprawdę? Dobra, są strzały, to najważniejsze. Dawaj plecy. Świetnie. Tu są kolejne strzały jeszcze. Czyli w sumie te posterunki wojskowe mogą być całkiem niezłym pomysłem, żeby osiągnąć mój cel. Tutaj mamy znacznik na spalenie, a tam mamy więźnia. Ale to powinno wybuchnąć, bo to jest oliwa chyba odłopalna. Czy niespecjalnie? Obawiam się, że niespecjalnie, ale poleciało. Pójdziemy więc do więźnia. Już teraz. No, dawaj, dawaj, Alexios. I zaraz go puścimy. Aha, kombinuj, co się stało, co się wydarzyło? Może tak? Uśwa, przeżył. Jeszcze dycha. Kościu, dawaj mi moje strzały. A ty uciekaj. Dobra, to załatwione. Nie powiem, poszło stosunkowo łatwo, tak jak sobie bym tego życzył. Już w wypadku każdego kolejnego obozu. To właśnie jest zadanko, na które będziemy się kierować. Przy okazji tu jest miejsce jeszcze do odkrycia. Też, moi drodzy, sprawdziłem sobie między odcinkami, jak nam wygląda nasz progres na Megarze, na Megali właśnie.
I wygląda mi na to, że zrobiliśmy praktycznie wszystko. Teraz musimy tylko zająć się ostrogonami jeszcze. Ale to jest, umówmy się, raczej mały problem, tak? Witamy. I zaraz, zaraz. A my się znamy chyba. Alexios, I haven't seen you since you took me to the ruins of Odysseus. Odessa, you remember. How could I forget? You told me to live my own life and care less about someone else's greatness. Looks like you're taking my advice. I've been forced to take care of my sick father, so no, I've had no chance to live the life I desire. I've seen a lot of people, but you're one of the most beautiful I've ever met. Is that so? You're a welcome distraction from my problems. I've been told I'm great at being a distraction. I'm sure you have a bed inside we could use. You get straight to the point, don't you? I'll show you how to the point I can get. I'm sure you will. So how about it? You know, I'd love to, but I have a couple of things I need to pick up for my father first. If you helped me, then we could maybe continue our conversation. Don't worry. I'm here to help. What do you need? A few herbs from the Valley of King Lelech nearby. Also need a mixture from the market to combine with the herbs. There's a merchant there holding on to it for me. Is your father really so sick you can't get him yourself? I'm his only child. I'd rather be close by, in case he gets worse. If he dies, all his land will be yours, right? Yes, but I'd sell it anyway. What better reason to leave everything behind and truly begin my quest, like Odysseus? Do you know what's wrong with him? No, only that he's not getting better. The mixture and herbs I need may help with the pain, at least. What's your connection to Odysseus? I'm a descendant of his. I'm named after him, too. Stay by your father. I'll be back with the herbs and the mixture. No dobra, trzeba to ogarnąć. Troszeczkę przenieść po tej pozamiatę, nim przepadamy za takimi questami, ale tak jak widzicie, Alexiosem idziemy tak trochę bardziej w kwestie romantyczne. No i tutaj widzę, że będzie się działo. Jak nie zauważą, zauważą, spokojnie. Dobra, więc tak, wyskanujmy sobie wszystko. A już myślę, że to będzie coś przyjemniejszego. Widzę, że raczej będziemy musieli trochę się napocić. Ale nie mam z tym problemu. Coś jeszcze jest. Więźniowie tu są. A, tutaj skrzynka kolejna. Poskanujmy to dokładnie, nie spieszmy się. Pasowałoby to sabotować jakoś. Jeszcze nie bardzo wiem jak, ale z całą pewnością bym się o to nie pogniewał. Dobra, więc tak, tu są więźniowie. A tu idzie nasz kolega nowy. Albo i nie. Dobra, otwieramy, ale tak muszę ich rozwiązać, w związku z tym... Co to ma do rzeczy? Po prostu nic. O ty! Nie, tak być nie będzie. Słuchajcie, radzę wam spierdzielać, póki jest to możliwe. Na tych 100 się uwalnia. Wybornie, jest jeszcze tutaj najemnik. Nie powiem, co trochę nie na rękę. Ale chociaż jedno z głowy. Poczekajcie, tu się schowajmy. Poczekajmy sobie na nich. Tam z kimś się tłuką. Tam tylko pomaga. Na czego sobie pójdę teraz? Nie tego ciebnąłeś.
Oj, Alexios, Alexios. Bardzo niczego ciepnąłeś. Dobra, uniki może. I tu przejdźmy. A dobra, od siebie szybko załatwimy. Już kilku patałachów na mnie się wzięło. Niestety. No sady, byłem szybszy z tym unikiem. Dobra, jeden podobiony. Aha, jest rodoczek przy okazji. Odkryty. Nie powiem nic, na zamacany rękę. A to nie był nikt ważny, w sumie jakiś łachmyta pokonany. Cóż, nic to. Mamy chociaż spory teren, więc możemy uciekać mnie rozsądnie. I nie powiem, to nam mocno pomoże. Zapadły pierwsze towary. A ty gdzie? Sabotujmy to. I przejdźmy tam, gdzie możemy przejść. Może nie do środka. Bo to mi za bardzo nie pomoże. Ale... zobaczymy sobie z nimi odpowiednio. Powinniśmy mieć przewagę na chwilę. W związku z tym, czemu nie, to mi się opłaci. Aż go wchybił. Pięknie, Alexios, przepięknie. Może pomożemy. Dychaj. Następny podbój to może za jakiś czas. Póki co musimy zadbać o swoje życie. Tu przejdźmy. Mamy znowu wyższy teren, co mi się bardzo przyda. O Jezu, że Hypatia się przepamiętała. Chyba nie było konieczne, ale... profilaktyka. Hypatia ma jej trochę, proszę cię, spierdzielaj mi stąd. Ja wiem, że łatwiej kiedy indziej. Tego nie ma. Lecisz na dół. Pięknie. To odtworzenie otrzymała. Doskonale. A, dwóch najemników, bo mnie się tłucze. Normalnie byłbym zaszczycony, ale... okoliczności nie są korzystne. Dobra, leczymy. I tu przejdziemy ponownie. No, szybciej, szybciej. Pięknie. Nie masz mnie. Jeszcze długo mnie nie będziesz mieć. Jakbyś się udało ich tutaj podobić, tą dwójkę, to byłoby bardzo korzystnie. Poczęstuj się z tymi strzałami jeszcze. Przeskocz.
Zaberwali się mocno, ojojoj. Mamy mało leczenia, bardzo mało. Gdyby jednak się tu schować i poczekać chwilę. Otóż to. Picobello. No chodź, kolego. Dobra, zbuta go. Powinien zginąć teraz. Świetnie. Zostałaś ty jeszcze, koleżanko. Patrz jak skacze. Dobra, przejdź. Aby od niej nie badać z tego łuku. I powinno być spoko. Dobra. Ojoj. Unik. I zbuta ją. O nie, Alexios. Minimalnie. Dobra. Chowamy się. Tu może być. Zostań na chwilkę. O nie, 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 pietku! Nie, dam ci szynkę! O, pięknie. Tutaj? Uziwa. Ten pies mi komplikuje żywota mocno. Dobra, pod wodę po prostu. Nie ma wyjścia. Dobra, poszło. Będzie trzeba, to pierwszy padnie pies. Dobra. Zostaw mnie. No nie! Ajajaj. Tak nie miałem szansy wykonać unik. I zobaczcie, kolejny odcinek, gdzie się tłuczemy dłużej, kolejny, gdzie kończy się to naszym zgonem. Razem z drogą Krypatii, ale było bardzo blisko, żeby ją podobić. Jakby ten kopniak na dachu nie był chybiony, to by zginęła. Potem znaby się, że go podobiło. Ajajaj. Szkoda, mocno szkoda. Mam nadzieję, że progres się zapisał. To musimy przejść. Jak to odkryć tę nową lokację? Kalnos, przecież pokonaliśmy już praktycznie wszystko. O nie. Naprawdę. No to słuchajcie, moi drodzy, chyba dzisiaj ten odcinek w całości skupi się na tym porcie po prostu. Tutaj są. Tu kolejni, tu. Szybki skan po prostu puścimy. Dobra, gościu, spokój się. Znaczy, że ten najemnik żyje i przy okazji, no, Hypatia jest znowu do porobienia. Buta go. Aha, nie mogę nawet. Szkoda. Robuniki. Pierwsze strzały. Po prostu. No chodźcie, zapraszam. Tu was podobie. Jednego mniej. Teraz twoja kolej.
Prawie padł. No i jest pan uroczy jeszcze. A tu nie powiem, no... Trochę czuję się oszukany w tym momencie, jednak częściowy progres powinien się zapisać. Przynajmniej tyle powinno być zapisane, że tutaj no, tak wbijem się nie powolniliśmy. I minus kapitan jeden. Trzeba by bardzo spokojnie, tak to... Widzicie, no jest jak jest. Po prostu. Kaczko przybiegłeś, naprawdę. Uśwa, no ma cela. Dobra, no tak, lec z powrotem. Całe szczęście, to jest wszystko w pobliżu. No to na gadzi nie ma. Na dół. Jak nie mocno obity. Tymek, tymek. Proszę mi, nie odpuścisz, nie ma opcji nawet. O nie, 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 nie. A to pierwszy. Niech pójdzie, co sabotaż. Szybko, pułapka, kuźwa. Przestań. No nie, co się kopnął. Ale mam teraz lipę. Oj, Alexios, Alexios. Trzeci łowca nagród, was pogrzało chyba. Dobra, cię pokonamy. Na szybkości, a potem cała reszta. Nasza wesoła Ferajna. Po prostu zostanie. O nie, nie, chcę was pojedynczo. Zapomnij. Inaczej sobie nie walczę. O, tabelka, nie wierzę. A takim parcie to przeżył. Przez głowa mała. Temu buta jeszcze, tak przy okazji. Jest najemnik przy okazji. I do wody. To będzie to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Nurkuj. I to powinniśmy się być w stanie trochę uleczyć. O Boże, jakiś wygnaniec. Świetnie wręcz. Genialnie. Dobra. Trochę bierze się bez dni. Tak naprawdę. No może być. Chodź tu. Za nogę to, za nogę. Pięknie. I co, że już odkryty jestem? Chyba jakieś żarty sobie robią do mnie. Zobaczcie, jakie to jest piekło. No przeciwniku, że naprawdę. Może separać siły. Może nie. Dobra, ten dyspieprzaj. Uniki. Jest i elektor.
Wiecie, w tym momencie kolejny dłuższy odcinek, ale... No po prostu tak musi być. Z tymi widzicie, nie mam innego wyjścia. Dobra. Dlaczego mam zdychać? To psa pieprzonego jeszcze muszę rozwalić. Oj, trochę nie tak. Buta. Unik, unik. Podlecz się. Jak się pomęczą z nami, a co? Kuźwa no. To ma tylko aima. To cały czas nas łapia. Dobra. Pan Elektor. Tu to powinniśmy przejść. O, tu na górę. Świetnie. Do czego dajcie może? Nie. Musisz to być pierwszy. No to jak się będzie. To teraz tu. Pięknie. Jeszcze kolejne strzały. No, a to na górę nie możesz. Ale tu możesz. Odleczmy się. Tutaj jeszcze, jeszcze. Dobra. Świetnie. Też mi na tym. No jestem sobie, który jest z łuku, ale w sumie to nic się nie dzieje. No chodź tu, przyjacielu. Żegnam. Pięknie. Kolejny z głowy. I tu się nic nie wydarzy. Wtedy nie ściągają płomienie. Jest tam ta pozycja do ataku. A przy okazji obrony. Dlatego kopnij. I sam uciekaj tędy. Upadło blisko tutaj, żeby o skały oberwać. I to jest naszego wygnańca sympatycznego. Lucik. Wracamy na górę ponownie. A żeś tego uniknął. Dziadu jeden. I już go atakamy. I Kobelo. Teraz poszuka się pozostałych oczywiście. Gdzie oni są? Aha, tu jest ktoś. Ale patrz jako cwaniaka. Patrz jak tu idzie. A może mi się uda. No i nie powiem, prawie. A musiałeś tu się zablokować, dziadu. Co za podlec z ciebie. Nie pniecie najemników jakich, się będzie szybciej. Padaj. No najemnicy tam są i się w ogóle nie ruszają praktycznie. Ale okej, okay, to jest na naszą korzyść. A tutaj tu przylazłeś, halo. Dobra, łuk. I na uroczego ptujemy. No chodź, jeszcze hypatię. Odtowaćmy. A tutaj nie pewnie, że może przyjść? Dobra, to niech pada. Dziad jeden.
Mam jeszcze tylko 10 strzał, to jest mało. Potrzebujemy więcej. Padaj, ciołka. Może się lepiej, że podchodzę, ale... Powiedzmy sobie wprost, nie spróbuj, jeszcze nie wiesz. Kolejne strzały. I tu przejdźmy. To by się przydało Hypatię rozwalić. Kopnij ją. Pięknie. Ale mam znowu posiłki, to mi się nie podoba. Jestem góra. I nas najemą nam już bezpieczną wieżę. No chodźcie, chodźcie. Proszę, zapraszam. Ja tu mogę z nim powalczyć bardzo chętnie. Kolejny, naprawdę? Ilu tych szczekników macie? Was pogrzało? Zresztą go widać, jak tutaj, no, powiedzmy sobie uczciwie. To by się spodziewał jakichś problemów. On niech tu przyjdzie. I atakamy. Padaj. Świetnie. Kolejna Hypatia leci. I tylko 6 strzał, to bardzo mało. Przydałoby się ich mieć w tym układzie o wiele więcej. Zobaczymy. No podejdź. Czego się boisz? Jest coś więcej przecież. Ale to musimy uciekać. Słuchajcie. Tak się podleczymy po prostu. Bo to po prostu z tego niczego mądrzejszego nie jestem w stanie zrobić. Po prostu nie, ale słuchajcie, rozdzieliby sobie ten poród na bociki w tym kładzie. Tutaj jeszcze tylko wejdziemy, pozbędziemy się zagrożenia. W bociku kolejnym będziemy oczywiście kontynuować tutaj walkę. O przetrwanie, bo nic mądrzejszego chyba mi w tym cierstwu nie zostało. A, to jest powiedzmy ta tego najemnika, świetnie. Tak czy tak, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tym naprawdę dla was. Zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania, klikania i napisu odcinka. Tam macie link na mój kanał, blisko teraz Switch. Trzymajcie się, pa, pa.